z cyklu Office 365. Dzisiaj będziemy mówić o komunikacji w firmie, czyli w jaki sposób wykorzystać Office 365, aby tą komunikację polepszyć. Tak naprawdę Office 365 jest narzędziem, które służy głównie do komunikacji i założeniem producentów było właśnie to, aby ułatwić wymianę informacji wewnątrz firmy. Dokładnie, tak jak Martin tutaj pisze, jeżeli będą się pojawiały jakiekolwiek pytania, proszę je pisać w czacie. Martin będzie te pytania po kolei zbierał, następnie pod koniec, tak powiem, rozdziału, bo dzisiaj będzie takich rozdziałów kilka, będę starał się odpowiadać na te pytania. No to zaczynajmy w takim razie. Czyli przede wszystkim najważniejsze narzędzia, jakie zawierają się w pakiecie Office 365, które służą komunikacji. Czyli przede wszystkim, jak można się domyśleć, jest to Skype dla firm, z którego korzystamy właśnie teraz. Za chwileczkę też omówię dokładniejsze szczegóły, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Dodatkowo, jako narzędzie również do komunikacji, dosyć zbliżone do Skype'a, następnym jest Teams. Planner, narzędzie, które umożliwia przydzielanie zadań oraz ułatwia współpracę. Oraz SharePoint Online, który tak naprawdę jest bazą dla tych wszystkich wcześniejszych aplikacji. I tak naprawdę te aplikacje też opierają się na samym SharePoincie. Może następny slajd będzie później. Teraz udostępnię ekran mojego komputera. I omówimy kwestię samego Skype'a. Tak jak tutaj widzimy, jesteśmy teraz połączeni za pomocą komunikatora biznesowego Skype dla firm. Jest to nieco inna wersja komunikatora niż znana wszystkim wersja konsumencka Skype'a. Co wyróżnia Skype dla firm w stosunku do wersji, która jest wersją konsumencką. Przede wszystkim to, że Skype dla firm jest przeznaczony dla firm, jak sama nazwa wskazuje, czyli daje możliwość wykonywania telekonferencji online, nawet do 250 użytkowników w czasie rzeczywistym. Jest to fajna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o przeprowadzanie jakichś prezentacji albo wewnętrznych spotkań w firmie. Jeżeli chodzi o samego Skype'a, tak jak tutaj widać na tym przykładzie, tak wygląda ekran główny Skype'a, gdzie możemy podglądać aktualnie status każdego z użytkowników. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ekran samej prezentacji, mamy możliwość, oprócz tego, że tak jak wcześniej udostępniałem prezentację w PowerPoincie, gdzie jest taka funkcja udostępnij pliki programu PowerPoint. Jeżeli mamy taki plik, możemy po prostu dodać taką prezentację, wybieramy ją z komputera. Ona zostaje automatycznie zaploadowana jako plik tymczasowy w serwerach Skype'a dla firm. Powoduje to, że wszyscy uczestnicy, bez względu na jakość połączenia, widzą dane slajdy w czasie rzeczywistym. Także jest to pod tym względem lepsze niż po prostu udostępnianie ekranu własnego pulpitu, co jednak wymaga lepszego łącza. Dodatkowo, tak jak tutaj w tym momencie ja teraz robię, czyli udostępniam swój pulpit, można po prostu udostępnić widok całego pulpitu. Czyli wszystkiego, co tutaj robię. Specjalnie udostępniam teraz cały pulpit, a nie wykorzystuję inną opcję, którą jest udostępnianie poszczególnych aplikacji, ze względu na to, że w dalszej części prezentacji będę się przełączał między przeglądarkami internetowymi, gdzie będę pokazywał, w jaki sposób przechodzą alerty, tak jak teraz w tym momencie to zrobiłem. Dlatego udostępniam cały ekran. Jakbym miał udostępniony w danym momencie tylko na przykład przeglądarkę w Chromie,
byłby problem, jeżeli chodzi o przełączanie się między przeglądarkami. Ale opcja oczywiście udostępnienia poszczególnych programów, a nie całości, jest. I działa to w ten sposób, że klikamy tutaj opcję Udostępnij okno. Jeżeli klikniemy Udostępnij okno, od razu nam się pokazują wszystkie aplikacje okna, które mamy w danej chwili otwarte. Jest to, tak jak widać tutaj, akurat Chrome, Internet Explorer, Outlook i notatnik. I mogę w danym momencie udostępnić tylko chociażby na przykład samego Chroma. Na czym to będzie polegało? Jeżeli udostępnię samego Chroma i na przykład zminimalizuję jego okno do paska zadań, wówczas uczestnicy takiej prezentacji, czyli Państwo, nie będziecie po prostu widzieć tego, co mam na pulpicie. Jest to przydatne, jeżeli na przykład nie chcemy pokazywać tego, co mamy na swoim komputerze wszystkim uczestnikom takiego spotkania online. Dodatkowo, jeżeli już mamy na przykład przeprowadzamy prezentację, która posiada dosyć sporą ilość uczestników, mamy możliwość na przykład przeprowadzania pytań i odpowiedzi w ramach dodatkowej takiej aplikacji wbudowanej w SharePoint. A więc możemy tutaj zadawać różnego rodzaju pytania. Jak i również jest opcja, aby przeprowadzać ankiety. Czyli na przykład możemy kliknąć, zadać pytanie, czy, przepraszam, czy udostępnię może jeszcze raz ekran mojego komputera, żeby było widać, jak to wygląda, bo prawdopodobnie przestaliście Państwo widzieć mój pulpit. I w tym momencie, jeżeli wybierzemy opcję na przykład ankiety, gdy mamy spotkanie z większą ilością osób i chcielibyśmy zadać jakieś pytanie, możemy tutaj zadać na przykład pytanie, czy prezentacja się podoba. Pytanie zadajemy tutaj. Tutaj nazwa ankiety, czyli ankieta. Jeden, wybory, na przykład tak, nie i tworzymy taką ankietę. Wówczas taka ankieta powinna się pojawić wśród wszystkich uczestników i można tutaj zagłosować i będzie to widoczne dla mnie na przykład, jakie są wyniki takiej ankiety. Wystarczy po prostu odklikać, przykładowo, że się podoba. Mam nadzieję, że się podoba. I wtedy zostają zbierane te wszystkie głosy i można to po prostu sobie zestawić w jakąś całość. Także jest kilka przydatnych narzędzi, z powrotem udostępnię pulpit, jest kilka przydatnych narzędzi właśnie w Skype'ie, które wyróżniają go w stosunku do wersji konsumenckiej. Oczywiście połączenia online, połączenie, które teraz wykonujemy online, może być w formie połączenia HD z bardzo wysoką jakością wideo. Dodatkowo, jak też tutaj co warto wspomnieć, wszystkie narzędzia, które zawierają się w Office 365 są ze sobą w pewien sposób skorelowane, czyli połączone. Jeżeli na przykład mamy statusy w Skype'a dla firm, mamy też możliwość podglądania tych statusów, chociażby z poziomu kalendarza swojego w Outlooku. Jeżeli mamy uczestników, widzimy od razu, czy taki uczestnik na przykład jest dostępny w danej chwili. Również, jeżeli chodzi o organizowanie spotkań w Skype'ie dla firm, mamy opcję tworzenia tych spotkań bezpośrednio z poziomu kalendarza. Przykładowo możemy wybrać sobie tutaj termin takiego spotkania. Jeżeli mamy zainstalowany Skype dla firm, w ramach takiego dodatku do Skype'a, czy instaluje się taki dodatek do Skype'a do programu Outlook. I w tej sytuacji, jak tutaj wybrałem jakiś termin 19 czerwca we wtorek o godzinie 11, jest opcja utworzenia również spotkania Skype. Jeżeli kliknę ten kafelek, przepraszam, jeżeli kliknę ten kafelek,
od razu pojawia nam się link z opcją dołączenia do takiego spotkania. Również w tym momencie, jeżeli chcemy spotkać się na przykład z kimś z firmy, ale niekoniecznie z kimś z zewnątrz, to oczywiście możemy wpisać taką osobę jako gościa takiego spotkania, czyli przykładowo na przykład Szczęsny Marcin. Ale możemy dodać oczywiście kilka osób, czyli na przykład Rafał Suchożebrski. Ponieważ Skype jest zintegrowany z Outlookiem, tak jak wspomniałem wcześniej, od razu też widzimy, jakie są statusy tych osób. Czyli na przykład widzimy, że Marcin Szczęsny jest nieaktywny od 35 minut, natomiast Rafał Suchożebrski w danym momencie jest po prostu zajęty, co widzimy na statusach. Jest to związane, statusy są zsynchronizowane z aktywnością na danym komputerze, jak i również z kalendarzem w Outlooku. Jeżeli w danej chwili na przykład w kalendarzu pojawia się jakieś wydarzenie, wtedy automatycznie Skype też pokazuje, że dana osoba w danej chwili jest zajęta i niedostępna. Myślę, że to będzie taki koniec pierwszego rozdziału, gdzie omówiłem w skrócie Skype. Zaraz przejdziemy do kolejnego rozdziału, który będzie dotyczył usługi Teams, która jest dosyć zbliżona do Skype'a. No i w tej chwili chciałem się zapytać, czy są jakieś pytania odnośnie samego Skype'a? Czy tutaj mógłbym w jakiś sposób odpowiedzieć, żeby zrobić taki akapit między takimi rozdziałami? Pytania, tak jak wspominałem, można zadawać na czacie naszego spotkania tutaj online. Jeżeli są pytania, to oczywiście powiem, a jak nie, to przejdę do następnego rozdziału, który będzie dotyczył Teamsa. OK, pytań chyba na razie nie ma. Może pod koniec się jakieś pojawią. Wróćmy do panelu w Office 365. Tutaj jestem zalogowany akurat z poziomu przeglądarki internetowej. Wcześniej nie mówiłem o żadnym logowaniu, dlatego że Skype jest aplikacją, którą się instaluje lokalnie na komputerze. Sam dostęp do klienta Skype jest całkowicie bezpłatny. Żeby on po prostu działał, wymagana jest jedynie licencja, ale to jest, żeby się w ogóle zalogować do Skype'a dla firmy, wymagane jest login i hasło. To zyskujemy, kupując Office 365. Dodatkowo jeszcze zapomniałem wcześniej wspomnieć o odnośnie Skype'a, czyli możliwość korzystania z aplikacji mobilnych, które są na większość smartfonów. Na wszystkie smartfony tak naprawdę, chociaż na niektóre może jeszcze jakieś. Chociaż nie, chyba z tego sobie były na wszystkie. Na wszystkie smartfony jest aplikacja, wszystkie systemy operacyjne smartfonów, jest aplikacja Skype dla firm, czyli sytuacja, jak ktoś nie jest przy komputerze, również może wziąć udział w takim spotkaniu online. Dodatkowo są jeszcze funkcje, które umożliwiają na przykład wdzwanianie się spoza poziomu sieci komórkowej, telefonicznej do spotkań, jeżeli na przykład nie mamy dostępu do internetu. Więc to już była taka koniec tematu, koniec rozdziału na temat Skype. Przechodzimy teraz do Teamsa. Czym jest Teams? Teams przede wszystkim można powiedzieć, że jest takim rozbudowanym Skype'em, z tym, że jest skierowany do pracy, dedykowany pracy grupowej. Czym się różni? Przede wszystkim jest to bardzo ukierunkowane na pracę zespołową. To znaczy, że w Teamsie przede wszystkim musimy zadanie Teamsa polega na tym, że tworzymy zespoły. Tak jak tutaj widać, możemy tworzyć różne zespoły, na przykład grupa uderzeniowa, na przykład serwis, marketing. Możemy przeróżne tutaj tego typu właśnie grupy robocze tworzyć. Następnie, od razu też na wstępie dodam, że jako Teams posiada również aplikację, która służy do instalacji lokalnej na komputerze, tak samo jak Skype dla firm, również na urządzenia mobilne. Nie pokazuję tej aplikacji ze względu na to, że wygląd tej aplikacji jest dokładnie identyczny jak wszystko to, co będę robił z poziomu przeglądarki internetowej, więc pod tym względem wygodniej mi jest to po prostu pokazywać na przeglądarce internetowej, natomiast wszystkie te funkcje są również dostępne niekoniecznie z poziomu przeglądarki internetowej, a z
opcji obsługi jako aplikacji instalowanej lokalnie. Czyli tworzenie grup roboczych. Mamy takie grupy robocze, na przykład marketing, serwis, na przykład możemy tworzyć dowolną inną. Wybieramy nazwę zespołu. Nazwa zespołu, na przykład technicy. I wybieramy tutaj od razu, kto jest, jakie są właściwości takiej grupy. Jeżeli jest to grupa, gdzie tylko właściciele mogą dodawać członków, wówczas taką opcję mamy tutaj domyślnie zaznaczoną. Jeżeli natomiast chcemy umożliwić, aby wszyscy członkowie mogli również dodawać innych członków, jest taka też opcja. My akurat tutaj chcemy, żeby tylko właściciele mogli dodawać członków do takiej grupy. Następnie jest opcja tutaj korzystania z szablonów, żeby na przykład utworzyć dany zespół, który będzie bazował na jakimś wcześniejszym zespole, na takim precedensie, który już wcześniej po prostu tworzyliśmy. Akurat w tym momencie tego jest niepotrzebne, natomiast są takie ułatwienia. Można też tworzyć zespół na przykład z istniejącej grupy, która znajduje się w innej usłudze Office'a 365. Gdy tworzymy taki zespół, drugi etap to oczywiście jest pytanie, kogo chcemy do tego zespołu dodać. Jeżeli w ramach jednej organizacji w Office 365 mamy pewną grupę użytkowników, można to zrobić w bardzo prosty sposób. My na przykład tutaj współpracujemy z panią Anną Nowak, czyli wystarczy na przykład wpisać A i od razu nam podpowiada użytkowników, których mamy w ramach naszej organizacji Office 365 na literkę A. Tutaj widzimy akurat panią Annę Nowak i dodajemy ją. Jednocześnie też wybieramy, jakie mają być uprawnienia tego członka, czyli pani Anny Nowak, w ramach tej grupy w Teamsie. Możemy ustawić panią Annę Nowak jako właścicielkę, bądź jako członka, no ale w tym momencie ja zakładamy, że jestem właścicielem, także ustawiamy ją jako członek i zamykamy. W tym momencie, ponieważ utworzyłem nową grupę roboczą technicy, przejdźmy do przeglądarki drugiej, którą jest Exchange, przepraszam, nie Exchange Online, tylko Internet Explorer. To jest mail akurat pani Anny Nowak. Nawet tutaj widać, Anna Nowak jest napisane w prawym górnym rogu. Automatycznie, ponieważ dodałem ją do nowej grupy roboczej, dostaje Anna Nowak informację, że użytkownik Tomasz dodał cię do zespołu technicy. Otwórz aplikację Microsoft Teams. Tak jak wspomniałem, tutaj nie mam zainstalowanej aplikacji, natomiast jeżeli pani Anna też nie ma, to wystarczy kliknąć ten przycisk i automatycznie jesteśmy przenoszeni do strony, gdzie możemy otworzyć aplikację w sieci web, czyli bezpośrednio, tak jak teraz pokazałem, albo pobrać bezpośrednio u siebie na komputer. Klikniemy akurat, żeby otworzyć z poziomu przeglądarki internetowej. Zaraz powinno nam się pokazać ekran Teamsa z poziomu pani Anny Nowak i będzie ona już od razu w grupie technicy, gdzie na przykład mamy opcję błyskawicznych wiadomości, na przykład witam cię, Tomku. Ja oczywiście jako drugiej przeglądarce zalogowanej jako Tomasz Smirnow. Tutaj mogę odpowiedzieć. Czyli mamy możliwość wysyłania wiadomości błyskawicznych. Dodatkowo jest opcja udostępniania plików w ramach takiej jednej grupy. Akurat tutaj jest nowa grupa, gdzie nie mamy utworzonych plików. Natomiast możemy takie pliki przekazywać bądź tworzyć nowe z poziomu samego Teamsa. Również możemy dodawać dodatkowe miejsca, które umożliwiają nam bezpośrednie jakby połączenie z biblioteką SharePoint bądź innymi miejscami, tak jak tutaj na przykład widać dokładnie, skąd możemy
skąd możemy przyczepiać linki bezpośrednie do danych usług, czy na przykład to są, czy to jest program w Excelu, czy to jest coś innego. Także mamy różne opcje również do, jako inne narzędzia do prac zlecenia projektów, na przykład jak Asana. Niekoniecznie są to produkty firmy tylko Microsoft. Także możemy stworzyć w taki sposób tego rodzaju grupy robocze. Akurat mam gdzieś tutaj udostępniony plik, chyba w innej grupie, tutaj nie, może w projekcie czerwcowym, bo można też oczywiście tworzyć, jak tutaj widać, grupy i podgrupy. Tworzenie podgrup pozwala nam jeszcze bardziej skategoryzować jakieś konkretne wydarzenia. Tutaj będzie chyba plik, z tego co pamiętam. Tak, jest plik baza klientów. Również jest to widoczne z poziomu konwersacji, czyli na przykład jeżeli ktoś utworzył taki plik, no to już od razu w formie konwersacji tutaj widać, że taki plik został utworzony. Mamy możliwość edycji tego pliku z poziomu samego Teamsa. Jest to edycja online. Wszystko, co tutaj dokonujemy, tak naprawdę wszystkie operacje zostają zapisane. Przykładowo tutaj jakaś baza klientów naszej firmy. Dodatkowo możemy tworzyć właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli takie karty, które są skrótami do poszczególnych właśnie odnośników, właśnie na przykład bezpośrednio do tego dokumentu. Tutaj na przykład utworzyłem taką zakładkę szybkiego dostępu właśnie do Excela. Jeżeli to kliknę, to od razu nam się pokaże właśnie ta baza klientów, którą wcześniej wybrałem z zakładki pliki. Natomiast pliki mogą być bardzo różne. Natomiast jeżeli chcemy na przykład konkretną, jakąś bazowy dokument, który będzie dla nas najbardziej istotny, możemy takie dokumenty tutaj przypinać. Następnie jest opcja przekazać kontrolę? Nie. Następnie jest opcja, jeżeli chodzi o robienie spotkań, ponieważ korzystając z aplikacji Teams mamy możliwość również, tak samo jak w przypadku Skype'a, wykonywać połączenia głosowe, jak i wiadomości błyskawiczne. Jest to dostępne z poziomu właśnie już aplikacji. Można również, należy nawet wziąć pod uwagę, że sam Teams ma zsynchronizowany z pozostałymi funkcjami Office 365 kalendarze. Czyli przykładowo, jeżeli chcemy na przykład utworzyć spotkanie w Teamsie z danym działem, możemy na przykład ustawić jakieś spotkanie w takim kalendarzu. Czyli na przykład spotkanie statusowe. Lokalizacja spotkania to będzie spotkanie online, czyli Microsoft właśnie Teams. Wybieramy datę takiego spotkania, na przykład 21 o 12:30, starczy nam pół godziny. Kanał spotkania. I tutaj jest bardzo istotne, ponieważ w Teamsie jesteśmy członkami, akurat Tomasz Smirnoff, czyli ja tu jestem członkiem bardzo wielu grup, mam możliwość ustawienia takiego spotkania w ramach konkretnego kanału, czyli należy tutaj do wielu grup, akurat utworzyliśmy teraz grupę technicy, do której należy Anna Nowak i przypisujemy akurat do podgrupy ogólny, dlatego że nie mamy tam żadnych podgrup robionych, mamy tylko w jednej grupie podgrupy i zapraszamy daną osobę, z którą chcemy omówić temat statusowy, czyli znowu pani Anna Nowak, ponieważ jest ona z nami w tej samej grupie roboczej. Wysyłamy tutaj zaproszenie na takie spotkanie. Od razu ta informacja pojawia nam się w zespole technicy, czyli tutaj na głównym ekranie wiadomości błyskawicznych widać, że użytkownik Tomasz Smirnow zaplanował spotkanie statusowe. Jest oczywiście data. Jakby tego było mało, pani Anna Nowak, która ma tutaj swoją skrzynkę pocztową, również dostaje maila z informacją, że Tomasz Smirnow utworzył w imieniu grupy technicy spotkanie. Jest to też opcja od razu dołączyć do tego spotkania, zaakceptować. Dodatkowo mamy tutaj link, tak jak przy okazji Skype'a, aby dołączyć do właśnie takiego połączenia online, aby móc porozmawiać
na dane tematy statusowe. Wyślij odpowiedź teraz. Odpowiedź teraz i w tym momencie jest już ustawione spotkanie w Teamsie. Co warto również zauważyć, to, że tworząc, ponieważ cały Office 365 jest ze sobą bardzo poprzeplatany. Wszystkie te usługi, które omawiamy, mimo że są tak naprawdę oddzielnymi usługami, to są ze sobą bardzo mocno powiązane. I jeżeli wejdziemy nawet do programu Outlook, przykładowo tutaj akurat poczta Tomasza Smirnowa, wszystkie grupy, które mamy potworzone w ramach tych dodatkowych usług, stają się też grupami w programie pocztowym Exchange Online. Czyli jeżeli utworzyliśmy grupę technicy, możemy od razu wejść do tej grupy, podejrzeć, co tutaj się ostatnio działo, czyli na przykład technicy mają ustawione spotkanie statusowe, również mamy opcję wysyłania wiadomości do całej grupy osób, czyli w tym momencie to są technicy, ponieważ w technikach jest dwóch członków, czyli Tomasz Smirnow i Anna Nowak. Jeżeli wyślę tego maila, to te maile od razu powędrują, ten jeden mail powędruje do wszystkich, czyli do tych dwóch osób, do mnie i do pani Anny Nowak, z jednym kliknięciem. Więc jest właśnie dużo tego typu rozwiązań, które są przydatne. Dodatkowo kalendarz grupowy, notes, ale to wszystko się wiąże, notes akurat się w OneNote otworzy, to wszystko się wiąże akurat z już samym Exchange'em Online, który będziemy omawiać przy okazji innego webinarium bardziej dokładnie. Natomiast chciałem tutaj zademonstrować przede wszystkim to, że tworząc coś w Teamsie, czy jak zaraz będziemy omawiać w planerze, będzie tutaj nam się tworzyła również taka grupa, która będzie nam umożliwiała łatwy kontakt z danymi pracownikami, współpracownikami. Czyli to jest tak naprawdę Teams. Podsumowując, jest to właśnie rodzaj komunikatora, tylko że skierowanego bardziej do pracy w zespołach. Czyli tworzymy tutaj spotkania online, mamy możliwość szybkich wymian informacji, dokumentów, wymian właśnie różnego rodzaju plików oraz oczywiście czatowania. Dodatkowo jest to w pełni zintegrowane z pozostałymi funkcjami i usługami, które się znajdują w Office 365. To by było mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o samego Teamsa. Teraz znowu zrobimy przerwę na pytania. Może tym razem się jakieś pojawią. Jeżeli nie będzie pytań, to następnie będziemy omawiać kolejną funkcjonalność Office 365, która może się okazać przydatna i będzie to planer. Jak są pytania, to oczywiście zachęcam do zadawania. Nie ma ograniczenia. Musiałbym jeszcze sprawdzić dokładnie, ale jeżeli będzie jakieś ograniczenie, no to coś na zasadzie. Znaczy, nie, w samym Skype'ie nie ma ograniczeń. Może w danym momencie, żeby prowadzić konferencję online, to może być podobnie jak w Skype'ie do 250 użytkowników. Natomiast jeżeli chodzi o same grupy robocze, żeby tworzyć użytkowników dodatkowo, no to tutaj nie powinno być żadnych ograniczeń. Jedynym ograniczeniem jest to, że jeżeli korzystamy z planu na przykład Business Essentials albo Business Premium bądź no tak, Business Essentials bądź Business Premium, no to wtedy mamy ograniczenie po prostu planowe tych planów Office 365, które jest do 300 użytkowników. Jeżeli chcemy mieć więcej, no to wtedy trzeba wziąć pod uwagę ewentualnie plan Enterprise. Ok, czy są jeszcze jakieś pytania? No dobra, jak nie ma pytań, to może potem się pojawią. Oczywiście potem też można dodawać pytania, więc zachęcam. Przejdźmy z powrotem do okna przeglądarki internetowej. Omówiliśmy właśnie Teamsa. Pozamykajmy niektóre karty przeglądarki. No i przejdźmy teraz do planera. Czym jest planer? Planer jest to narzędzie, które służy do przydzielania zadań.
zadań przeróżnych. Tak naprawdę my decydujemy, co to mają być za zadania. Ale ogólnie chodzi o to, że jest osoba, na przykład jakiś team leader, który w danym momencie wydaje po prostu polecenia, przydziela zadania swoim pracownikom podwładnym, że tak powiem, i wówczas może wykorzystywać takie narzędzie jak planner, aby ograniczyć ilość wysyłanych maili i pytań do minimum, a jednocześnie, żeby usprawnić taką wymianę informacji i przesyłanie sobie zadań na przykład. Przede wszystkim, żeby tworzyć plan w planerze, musimy mieć jakiś główny plan, czyli taki nazwę nowego projektu. No i może bym to nazwał nawet nie nowy plan, tylko nazwa projektu, bo to by miało większy sens. Przykładowo, na przykład projekt związany z zamówieniem instrumentów, albo w ogóle plan na przykład wakacyjny, bądź plan sprzedażowy. Tworzenie projektów jest bardzo proste. Mamy tutaj możliwość utworzenia takiego nowego planu. Plan na przykład wrześniowy. Oczywiście tutaj nadajemy też, kto może podglądać zawartość danego planu. W tym momencie to jest prywatne, czyli tylko członkowie, czyli osoby, które są uwzględnione w jakikolwiek sposób w danym planie, mogą, że tak powiem, wyświetlać zawartość i zadania, które są w takim planie dodawane. Czyli jak już widzimy, oprócz tych trzech planów, które miałem wcześniej, nowy plan sprzedażowy, wakacyjny, zamówienie instrumentów, pojawił się również plan wrześniowy, który przed chwilą stworzyłem. No dobrze, no ale nie ma tutaj członków żadnej grupy, nie ma członków naszego nowego planu, no ale ktoś musi brać udział w tym planie. No to tutaj byśmy na przykład chcieli, żeby akurat tym razem był to pan Adam. Adam Kowalski. Jak nam się tutaj od razu pokazało. I możemy dodać pana Adama Kowalskiego, ale może też dodamy panią Annę Nowak, ze względu na to, że mamy otwartą jej maila w drugiej karcie i od razu będziemy widzieć też alerty, które przychodzą. Czyli Anna Nowak, ponieważ są w ramach jednej organizacji, te osoby już są dodane do planu wrześniowego. Następnie możemy poprzydzielać jakieś zadania, skoro już mamy uczestników, czyli wprowadzić nowe zadanie. Nazwa zadania, niech pomyślę, może będzie kontakt z dystrybucją. I pojawiło nam się kontakt z dystrybucją. Nie mamy tutaj wiele informacji, bo jeszcze tego nie utworzyłem. Znaczy, utworzyłem, ale trochę za szybko kliknąłem. To znaczy, jeżeli raz zrobimy jeszcze tutaj, wejdziemy na przykład kontakt z dystrybucją 2. Dystrybucją 2. I zanim kliknę Enter, to jeszcze może ustawię, kiedy ma się zakończyć to zadanie, ponieważ jest to plan wrześniowy, to przejdźmy do września. Czas będzie do 10 września i od razu mamy też w ramach takich skróconych opcji przypisywanie tych zadań do członków, czyli na przykład do Anny Nowak. Dodajemy takie zadanie. Tutaj możemy zamknąć to okno edycji, ale jeżeli było za mało informacji, które tutaj dodaliśmy, jest opcja bezpośrednio wejścia w dane zadanie, które zostało przydzielone i dodania szczegółowego opisu, o co nam chodzi z tym kontaktem z dystrybucją, jak i również załączników, na przykład bazy jakichś kontaktów bądź informacji na temat sprzętu, jaki chcemy zamówić z dystrybucji, jak i również komentarze. Możemy też ustalić, kiedy ma być data rozpoczęcia, ponieważ jest to projekt wrześniowy. Ustalmy, że rozpoczynamy od pierwszego. Także jest już, jakaś pojawia się taka informacja. No i co się stało? Ponieważ zostało to przydzielone do Anny Nowak, bo przy okazji jeszcze możemy sobie fajne, kolorowe etykiety ustawiać, żeby to się jakoś odróżniało między sobą. Na przykład, że dany rodzaj zadań, czyli na przykład zadania związane z kontaktem z kimś, miały konkretny kolor etykiety, a inne zadania, żeby miały jeszcze inny kolor etykiety. Ponieważ zadanie zostało przypisane do pani Anny Nowak, dostała ona oczywiście powiadomienie na swoją skrzynkę pocztową, gdzie widać,
iż użytkownik Tomasz Smirnow przydzielił ci nowe zadanie, kontakt z dystrybucją. Jest opcja otworzenia takiego zadania bezpośrednio w planerze. No i na przykład, jeżeli już mamy takie zadanie, bo to teraz widzimy z poziomu pani Anny Nowak, mamy tutaj oczywiście możliwość podejrzenia wszelkich szczegółów, które by się pojawiły, które powinienem dostarczyć pani Ani, żeby wiedziała, z kim ma się kontaktować. No ale zakładamy, że pani Anna już zaczyna się do tego projektu wrześniowego przygotować, no i jest w toku. Jeżeli już mamy taką sytuację, że coś jest w toku, teraz się przełączyłem z powrotem na swoją przeglądarkę internetową, mamy możliwość podejrzenia, no jak to wygląda ze strony statystycznej. Jeżeli mamy akurat w danej chwili jedno zadanie, dwa zadania do przydzielenia, przydzielone dwa zadania, przepraszam. Jedno zadanie jest nierozpoczęte, drugie zadanie jest w toku. Jeżeli klikamy na poszczególne zadania, to po prostu widzimy tutaj, które to są zadania. Możemy sobie to obejrzeć w formie wykresów. Również widzimy, jaką ilość zadań mają poszczególni członkowie. Akurat jest jedno zadanie nieprzepisane, to jest to pierwsze, które utworzyłem. I to się tyczy tak naprawdę każdych grup roboczych. Czyli na przykład przejdziemy na przykład do innej grupy roboczej, a tutaj już mamy też tych trzech uczestników, ale już jest trochę więcej tych zadań i od razu nasz wykres też wygląda w sposób bardziej interesujący. Dodatkowo mamy możliwość podglądania tych wszystkich zadań w formie osi czasu na kalendarzu takim grupowym, gdzie jednocześnie też widzimy i od razu mamy alerty dotyczące zadań, które na przykład zostały opóźnione, bo oczywiście każdy by chciał mieć zadania bezpośrednio widzieć, które są opóźnione i od razu widzimy, że tutaj zadanie z przygotowaniem oferty jest no, już po terminie, a nie zostało zakończone, nie jest odhaczone, że zostało wykonane. Czyli planer tak naprawdę jest to narzędzie, które służy nam do wymiany informacji. Jeżeli chcemy w bardzo prosty sposób zobaczyć, jakie zadania są na przykład do mnie przypisane, o proszę, jednak nie przygotowałem oferty na czas, teraz się właśnie dowiedziałem, to możemy tutaj sobie kliknąć moje zadania i wszystko nam się pokaże tutaj w ramach moich zadań, co ja mam do zrobienia. Więc jest to dosyć wygodne. Nie trzeba przeklikiwać wszystkich planów. Na przykład tak samo jak tutaj ja jestem organizatorem większości tych zadań, także ja mam dostęp do wszystkich grup. Także, ale tak jak mówiłem na początku, możemy ustalać, kto ma dostęp do których zadań i nie wszyscy pracownicy muszą wszystko widzieć, co jest też bardzo dobre, bo jeżeli na przykład będziemy tworzyć jakieś plany dla poszczególnych działów w firmie, nie chcemy, żeby na przykład wszyscy pozostali to oglądali, co tam są za zadania zrobione, to możemy po prostu taką grupę zamknąć i tylko członkowie danej grupy roboczej będą widzieli, co się dzieje w danej grupie, jakie zadania są przydzielane w danej grupie roboczej. Planer jest dosyć prostą rzeczą, także jest to tak naprawdę funkcjonalność. Mimo, że to jest tak naprawdę stosunkowo młoda, nowa usługa w Office 365, to jest to funkcjonalność, która była zawsze dostępna w Office 365, tyle że bardziej z poziomu SharePointa. Natomiast teraz, ponieważ Microsoft postarał się, aby jak najbardziej ułatwić pracę z Office'em 365, postanowił tak naprawdę tą funkcjonalność SharePointa wyeksportować jako oddzielną funkcjonalność. Jest to poniekąd dobre, bo właśnie to bardzo uprościło procedurę całej pracy w ogóle w Office 365, ale można o tym pamiętać również, że cała baza i wszystkiego, co robimy tutaj w planerze, jest tak naprawdę oparta na SharePointie, także możemy bardziej zaawansowane rzeczy, jakbyśmy chcieli na przykład bardziej zaawansowane projekty i bardziej jakieś złożone obiegi dokumentów, czy na przykład informacji stworzyć, no to wszystko tak naprawdę jest możliwe do stworzenia w samym SharePoincie. No to tyle, jeżeli by chodziło o sam planer. Znowu przejdziemy do pytań, żeby były to pytania na bieżąco.
Okej, okay. Czy planer można połączyć z Teams? Tak, planer można połączyć z Teams. Już pokazuję mniej więcej, jak to działa, tylko się przełączę na Teamsa. Tak jak mówiłem, te usługi są ze sobą połączone. Także jeżeli już korzystamy z tego w taki sposób, z tego co pamiętam, jest tutaj opcja również w Teamsie podejrzenia planera. Klikamy te trzy kropki i mamy opcję planer. Czyli tak naprawdę możemy obsługiwać planera również z poziomu Teamsa. Tyle, że ja tutaj jestem zalogowany jako, na Teamsie jako Tomasz Smidow i pierwsza zakładka to są moje zadania, czyli informacje, które pokazywałem wcześniej. O, tu. Tak, to jest mniej więcej to samo. To jest z poziomu planera, to jest z poziomu Teamsa. Także jest to ze sobą połączone, ale z tego co widzę, to jest bardziej personalnie, czyli ja po prostu mogę podglądać swoje zadania, ale w samym Teamsie, który jest na przykład aplikacją, bo nie ma aplikacji z tego co wiem planera, więc możemy te zadania przydzielać w planerze, natomiast pracownicy będą widzieć swoje zadania w Teamsie, który jest zainstalowany lokalnie i nie musimy specjalnie wchodzić w aplikację właśnie z poziomu przeglądarki internetowej. Czy zadania przydzielania w planer można przydzielać bezpośrednio grupom z Teams? Już zaraz zobaczymy. Teraz przeczytam, czy na pewno dobrze zrozumiałem. Czy zadania przydzielania w planer można przydzielać bezpośrednio grupom w Teams? Zaraz sprawdzimy. Czyli my chcemy w planerze przydzielić Teamsowi. Dobra. A przepraszam, jest aplikacja Planer. Czyli tak, pewnie będzie można to przydzielać w ten sposób. Utworzenie nowego planu. My tutaj mamy możliwość tworzenia grup. Ja jeszcze musiałbym to dokładnie sprawdzić, przeklikać, czy możemy w ten sposób to robić. Natomiast wydaje mi się, że tak. Skoro mamy możliwość tutaj pobierania aplikacji w planerze, planera, to również będzie to zintegrowane z Teamsem. Tak samo, ponieważ to wszystko się opiera na tej samej strukturze, na tych samych grupach, które się zawierają w SharePoincie. Zarówno Teams, jak i planer. To na pewno da się to zintegrować ze sobą i wtedy można właśnie, tak jak tutaj ktoś pytał, skonfigurować. Tak, to jest ze sobą zsynchronizowane w bardzo prosty sposób. Oczywiście możemy tutaj popracować nad zasadą, jakiej to będzie, można to lepiej jakoś zsynchronizować bądź. Natomiast Microsoft daje już nam opcję właśnie takich synchronizacji na samym początku, ponieważ tworzy właśnie nam te grupy robocze, które widzimy globalnie, chociażby na przykład z poziomu samego Exchange'a, bo to, co stworzymy w planerze, no możemy przydzielać do konkretnych grup, czyli tutaj mamy konkretnych członków przypisane do. O, w ten sposób jeszcze możemy filtrować. Dobra, teraz akurat tutaj tego nie pokażę, bo nie chciałbym tutaj za długo przeklikiwać. Natomiast tak, jest opcja tutaj tego połączenia i jest to ze sobą połączone. Te źródła wymiany informacji. O to właśnie w tym chodzi w opisie 365, że. Wszystkie te usługi są ze sobą połączone. Dlatego też, jeżeli chcemy korzystać i z Teamsa, i z Planera, i jednocześnie z Exchange Online, gdzie wysyłamy wiadomości e-mail, tak naprawdę od razu te wszystkie usługi w pewnym stopniu są już ze sobą połączone, co daje nam gwarancję tego, że no, ograniczamy sporą ilość czasu na właśnie na komunikację wewnątrz firmy. Teams a Yammer, podobne różnice. Teams i Yammer to jest coś zupełnie innego, szczerze mówiąc. Yammer, ja tutaj akurat nie planowałem przy tej prezentacji mówić o Yammerze, ale od razu na nim napomknę. Yammer to w największym skrócie jest po prostu Facebook intranetowy dla firmy.
Czyli tutaj mamy po prostu członków własnej organizacji. Przykładowo tutaj widzimy, jak to wygląda. Akurat tutaj nie mam specjalnie przygotowanego jakoś środowiska w tym Yammerze, bo nie spodziewałem się dzisiaj rozmawiać o Yammerze. Natomiast jest to po prostu temat. Jest to temat typu właśnie, tak jak mówię, Facebook, tyle że dla organizacji, gdzie skupia członków organizacji i pracowników. Możemy tutaj oczywiście wpisywać różnego rodzaju statusy, tworzyć ankiety, chwalić się jakimiś osiągnięciami, bądź chwalić poszczególnych pracowników. Możemy ogłaszać różnego rodzaju informacje, które w naszej firmie się przewijają. I po prostu wszyscy członkowie, jeżeli kod dodajemy do Yammera, mamy opcję właśnie komunikacji z nimi za pomocą właśnie takiej tablicy jak na Facebooku. Dodatkowo też możemy właśnie tworzyć tej grupy, dzielić tych pracowników na grupy, też nadawać uprawnienia. Jest po prostu kilka dodatkowych funkcjonalności, natomiast Yammer bardziej właśnie służy jako takie narzędzie informacyjne, a niekoniecznie narzędzie do współpracy. Natomiast sam Teams to, albo Planner to jest faktycznie narzędzie, które służy do wymiany informacji w firmie, natomiast takiej informacji praktycznej, która ma usprawnić współpracę. Jeżeli chodzi o Yammera, no jest to takie właśnie aplikacja, która pozwala bardziej ogólnie informacyjnie działać. Okej, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze tutaj widzę, że. Dwa zdania o StubHub. O, szczerze mówiąc, tutaj zostałem zagięty, bo nie mam pojęcia, o co chodzi. Jakby pan mógł rozwinąć trochę. Szczerze mówiąc, nie wiem akurat tego i musiałbym to sprawdzić. Jak sprawdzę, możemy się umówić na maila. Ja bym panu tutaj odpowiedział na to. Później po prostu. To jakby pan mógł potem napisać maila do siebie na sam koniec, albo teraz nawet, to Martin weźmie tego maila, będzie już miał zapisanego i ja tutaj przygotuję dla pana informacje na temat StubHub. Okej. Okay. To prosiłbym też Martina, żeby tutaj zapisał. Dobra. To przejdźmy. A jeszcze coś? Jeszcze jedno pytanie od pana Macieja. Się szykuje, czy może nie? Okej. Okay. No to nie ma w takim razie pytań, to jedziemy dalej. Omówiliśmy Planera, omówiliśmy Teamsa. To jeszcze napomnimy trochę o podstawach SharePointa, ale bardzo podstawowych, dlatego że na samym SharePointie też planuję w ogóle zrobić oddzielne webinarium, ponieważ jest to najbardziej złożona usługa w całym Office 365. No i tak naprawdę tutaj omówić to w przeciągu 10 minut, bo tyle nam zostało, to jest niemalże niemożliwe. Natomiast jeżeli już będzie taki cały webinarium poświęcone SharePointowi, no to będzie można naprawdę pokazać ciekawe rozwiązania. Tak jak wspominałem, Teams i Planner jest oparty na samym SharePoincie. Także, ponieważ w Teamsie mamy poustawiane różnego rodzaju grupy robocze, te same grupy pojawiają nam się również w SharePoincie, czyli grupa uderzeniowa, zamówienie materiałów, dział handlowy i tak dalej, i tak dalej. Mamy możliwość tutaj też od razu, przy okazji tworzenia takiej grupy, od razu tworzą się tak zwane podwitryny. Podobnie jak wspominałem wcześniej, no do tych podwitryn dostępy mają tylko poszczególni pracownicy, którzy mają do tego uprawnienia. Możemy te uprawnienia ustawiać z poziomu chociażby samego SharePointa, jak i również samego Teamsa. I te ustawienia są podobne. Przykładowo wchodzimy tutaj w grupę działu handlowego.
Możemy tutaj stworzyć taką stronę wiki, gdzie będziemy dodawać informacje różnego rodzaju, co się dzieje aktualnie, czyli na przykład możemy troszeczkę SharePointa używać jako Yammera, bo jest taka też opcja, ale to my tak naprawdę decydujemy, jak chcemy to ze sobą skonfigurować, jaki chcemy mieć wygląd tych podwitryn w SharePoincie. Dodatkowo możemy podglądać tutaj inne funkcjonalności, które to jest chyba na innej witrynie, mam chyba w dziale handlowym akurat. Czyli również dział handlowy. Nie, tak, nie. Już mi się trochę pomieszało, w którym to jest miejscu. Tutaj akurat, tak, dobra, czyli mamy tak. Jest tutaj biblioteka dokumentów. O, ale przykładowo na przykład też w ramach działu handlowego. Jest opcja przydzielania na przykład wyświetlania tego, co się dzieje w planerze już w samym SharePoincie. Czyli jeżeli tworzymy taką witrynę takiego zespołu, jak na przykład dział handlowy, mamy opcję tutaj przypiąć na przykład planer, gdzie pani Anna Nowak dostała i ma za zadanie do 30 czerwca obdzwonić naszych wszystkich dostawców. Także możemy tych zadań oczywiście tutaj więcej ich wyświetlać. Dodatkowo mamy możliwość również tworzenia projektów grupowych w samym SharePoincie, jak na przykład tutaj projekt czerwcowy, gdzie widzimy też, które informacje zostały, znaczy które zadania są nieco opóźnione. Na czerwono nam się wyświetlają. Jest kilka zadań, które są jeszcze do wykonania. Wszystko jest widziane właśnie w formie wykresu Ganta, także mamy możliwość tutaj też przeprowadzania tego typu różnych projektów. Niekoniecznie musimy to robić tylko w planerze, ale możemy planera zsynchronizować sobie z samym SharePointem. Dodatkowo oczywiście praca na dokumentach. Możemy to robić zarówno z poziomu planera, Teamsa, jak i SharePointa. Tutaj oczywiście mamy też możliwość, co jest nieco inne, tworzyć obiegi dokumentów. O tym będę mówił chyba bardziej szczegółowo w jakimś następnym webinarium, akurat nie w przyszłym miesiącu, tylko za dwa chyba, jest o SharePoincie, z tego co pamiętam. I tutaj będziemy na przykład mówili o opcji obiegów dokumentów, bo oprócz tego, że możemy dodawać takie dokumenty, jak na przykład tutaj cennik instrumentów, który mamy w dziale handlowym, a cennik instrumentów to jest ten sam cennik instrumentów, który mieliśmy w Teamsie, który pokazywałem wcześniej, z tego co pamiętam, czy nie? Nie. A nie, bo wtedy było tam kontakt z klientami, to był inny dokument. W każdym razie tutaj też w witrynie SharePointa znajduje się też ten dokument, który dodaliśmy w Teamsie. Także jest to ze sobą zsynchronizowane. Dodatkowo, jeżeli chcemy bardziej rozbudować opcję jakichś takich właśnie obiegów dokumentów, mamy możliwość skonfigurowania właśnie chociażby takich obiegów dokumentów, czyli jak na przykład dodajemy w Teamsie do jakiejś grupy dokument, to możemy na przykład skonfigurować, która osoba ma zostać poinformowana o tym, że ten dokument został dodany. Albo na przykład, jeżeli na przykład dodajemy w SharePoincie, to możemy robić wielokrokowe właśnie obiegi dokumentów i wszystko tak naprawdę jesteśmy tutaj w stanie skonfigurować i dostosować bezpośrednio do naszych potrzeb. Nie musimy bazować na tym, co Microsoft nam daje, jako taką bazę wyjściową tak naprawdę. Więc mamy tutaj sporo możliwości, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o samego SharePointa, ponieważ chciałem tutaj bardzo krótko o nim powiedzieć, SharePoint tak naprawdę jest taką podstawą działania tych wszystkich pozostałych aplikacji i wszystko, co w nich robimy, również znajduje się w SharePoincie, ale możemy tak robić, żeby było też inaczej to wyglądało. Natomiast tutaj akurat ustawiłem opcję, żeby było widać ten planer w ramach działu handlowego. No i jak widać, możemy sobie tutaj dodawać te wydarzenia i mieć taką po prostu wewnętrzną, intranetową witrynę zespołu, gdzie przetrzymujemy dokumenty, która służy nam również do szybkiej wymiany informacji. Możemy też różnego rodzaju wiadomości tutaj dodawać, jak tutaj widzimy, handlujemy, grupa działu handlowego i tak dalej. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką wymianę informacji w firmie. Mam nadzieję, że tutaj poruszyłem jakieś interesujące wątki. Oczywiście, jeżeli są jakieś pytania, to proszę śmiało je zadawać.
Widzę pan Bartłomiej. Coś pisze. Czy aby widzieć wszystkie elementy poszczególnych aplikacji w jednym miejscu, niezbędne jest korzystanie z SharePoint? Nie jest to niezbędne, bo ponieważ tak jak pokazywałem, no można podglądać planera już w Teamsie. Jednocześnie w Exchange'u online mamy widok niektórych aplikacji, właśnie tych grup. Także jest to ze sobą połączone i mamy tutaj, znaczy oczywiście, jeżeli chcemy sobie to wszystko ładnie skonfigurować w ramach jednego miejsca, żeby to było tak, jak my chcemy, a nie tak, jak Microsoft ewentualnie tutaj nam sugeruje, dając właśnie jakąś taką podstawę wyjściową danego rozwiązania, no to najlepiej byłoby to po prostu skonfigurować w własnym SharePoincie i dostosować po prostu widok tych wszystkich funkcjonalności tak, jak my byśmy chcieli. Jeżeli tak zrobimy, no to po prostu będziemy mieli środowisko, bo SharePoint jest na tyle elastyczny, że to jest środowisko, które całkowicie możemy dostosować do potrzeb swoich. Chodzi o jeden rzut oka, a nie o przełączenie się pomiędzy aplikacjami. No to tak jak mówię, no w SharePoincie można to zrobić. Jeżeli chodziło o jakieś takie szczegółowe rzeczy, no to trzeba było to skonfigurować to na SharePoincie. Jeżeli nie, no to jednak trochę trzeba się przełączać między tymi aplikacjami, ale przede wszystkim warto też pamiętać, że taką bazą wyjściową do wszystkiego, co się dzieje, jest Exchange Online, czyli wszelkie informacje, które zmieniamy w dowolnej aplikacji typu Teams bądź Planner, no są odzwierciedlone w ramach alertów dla danych pracowników w Exchange'u, czyli jeżeli dana osoba ma jakieś zadanie przydzielone, to od razu dostaje wiadomość mailową, że takie zadanie zostało przydzielone i ma bezpośredni link, żeby zobaczyć, co takiego nowego się tam wydarzyło. Ewentualnie, jak już ma takie zadanie przydzielone, może to wszystko obsługiwać z poziomu Teamsa, bo tak naprawdę pamiętajmy, że nie wszyscy są team liderami, którzy przypisują zadania, tylko większość jest pracowników, którzy te zadania mają po prostu przydzielane, więc w sytuacji, jak zadanie jest przydzielane, no to po prostu w ramach Teamsa można od razu przydzielić, podejrzeć, przepraszam, takie zadanie. I nie jest to skomplikowane. Natomiast jeżeli by się chciało zrobić taką witrynę zespołu, gdzie są wyświetlane konkretne informacje, które nas interesują, te najważniejsze, no to tutaj trzeba było po prostu trochę to dostosować do swoich potrzeb. Ale można też takie coś zrobić. Gdzie i kiedy będzie udostępniany materiał? To już widzę, że Martin tutaj odpowiedział. Jeżeli w ogóle tutaj mówimy o... Dobrze, teraz mi się przypomniało. Jeszcze zapomniałem powiedzieć na sam koniec zawartości. Gdzie to jest? O, zarządzaj zawartością. Wstępnie jeszcze raz prezentację. Tutaj są szczegóły kolejnego webinaru, który będzie dotyczył OK. Tutaj są szczegóły kolejnego webinaru na tym slajdzie prezentacji. Będzie on dotyczył Exchange Online. Tutaj już będziemy mówić bardziej szczegółowo o kalendarzach, kontaktach, no i jak to działa mniej więcej. Można dołączać do tego webinaru z poziomu Facebooka. Mamy tam wydarzenie już utworzone. Będzie to 11 lipca. Strona na Facebooku Centrum XP. Dokładnie, zapisujcie się do wydarzenia, żeby nie przegapić. Może tym razem będzie tak samo ciekawie jak tym razem dzisiaj. No i tak naprawdę chciałem podziękować bardzo za uwagę. Jeżeli chodzi o dane kontaktowe do mnie, to tutaj proszę na tym slajdzie są widoczne. Można do mnie pisać, można do mnie dzwonić. Tej chętnie doradzę kwestii licencji i nie tylko. Również możemy porozmawiać o konfiguracjach Office 365, co jest możliwe, a co nie, ewentualnie jak coś zrobić. I służymy pomocą, bo na tym to polega. Więc bardzo dziękuję w takim razie. Jakby się jeszcze jakieś pytania pojawiły, no to może już zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną. A jak nie, no to po prostu dziękuję.